Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy sobie FIFA Mobile, dobra. Jedziemy. Ten na początku dostaliśmy nagrodę za ukończenie jakiegoś tam wyzwania. Dwa brązowe pucharki, ale to już pominę. Tutaj mamy zadania różne. Jak otworzymy paczkę w sklepie, to dostaniemy 2 FIFA Points i 200 monet, no i takie tam. A my na początku idziemy do live eventów. Trochę tego tutaj jest, więc zaczniemy od tego. Daily warm up. Lukas kontra lampę, Lukas! Dobrze. Drugi rzut karny i druga bramka. 2-2. I teraz ostatni strzał i to jest 3-3. Brawo, Luka. No i odbieramy tokena. Wydaje mi się, że to będzie drugi. Będzie dodatkowa paczka, bo na koniec odcinka planuję otworzyć wszystkie paczki, które zebrałem. No i tak jest. Pro pack ląduje u nas i teraz tak. Zrobimy sobie coin up, zobaczymy jaki trafimy token i ile będziemy mogli zarobić, jeśli uda się tej drużynie wygrać. Zlatan Ibrahimović i znakomicie Perin. Teraz musimy 6 razy przejąć od Zlatana tą piłkę. Zlatan traci Tremolina, znakomicie. Perin! Tutaj był faul, ale dobra. Tremolina wyjaśnia. Ajajajajaj, dobrze. Ibrahimović. Ibrahimović, Espinoza nie wyjaśnił. Ale Mario Fernandez już tak. Herrera, Espinoza, minięty, Perin już nie. No i dobra, wykonane to wyzwanie. Jedziemy. Dostaliśmy token, jeśli Inter wygra lub zremisuje z Milanem, to dostaniemy 4400. Co by tu jeszcze zrobić? A zrobimy to X in a basket. Nie wiem co to jest, ale z ciekawości zrobimy. Jeszcze. Aha, chyba wiem o co chodzi. Musimy na tych jajkach po prostu podać. No nie ma teraz. Nie. No nie, no co jest. Dobra, drugie jajko. Trzecie. Czwarte. Nie ma piątego na razie. Piąte i ostatnie. Szóste, dobrze. W pierwszej próbie się udało wszystko wykonać. No i dobra. Co za to się dostaje, jestem ciekawy. Chyba jakieś jajko czy coś. Trzy. Aha, jajko, dobra. 105, żeby co? Aha. Ciekawe do czego te jajka są. Ale zobaczymy później, teraz jeszcze drillsa zrobimy. I przejdziemy do attack mod. Zagramy dwa meczyki i otworzymy te paczki, o których mówiłem. Hamsik Espinoza, gol! Marek Hamsik. Oj. Złe podanie. Teraz podanie Espinoza. Nie trafił. Ajajajajaj. Podanie do Espinosy. Może teraz trafi. Dobitka. Nie ma, no nie. Dobra, trzeba na kogoś innego zagrać. Eden Hazard. Broni bramkarz. No nie wiem co się dzieje. A zaraz wam powiem czemu mam Edena Hazarda. Bo zrobiłem to. To takie SBC niebieskie, ale no nie mogę wykończyć tego SBC coś.
Eden Hazard w końcu. Długo się męczyłem, ale się udało. 20 tysięcy już na koncie. No i dobra, w drill się pewnie będzie jakiś zawodnik 69 overalla. No i to jest mój 10 token. Połowę treningi mam ukończone. A tutaj ukończyłem live eventy i dostaję 500 monet, 3 FIFA pointsy oraz paczkę z jajkiem. Jakie to będzie jajko żółte? No dobra, jeszcze zrobimy sobie SBC, live event, jeszcze nie robiłem Game Changers, game... No. No i polecimy z Attack Mod. Dobra, Lukas. No i znakomicie. Musimy tutaj... sześć tych... trafić. 6 razy w te kwadraty, no i to nie będzie problemem raczej. No i 2 z rzędu idealnie. No i teraz... będzie 2, to jest koniec, nie? Jeszcze jedna próba. No i kończymy tego live eventa. No i dostaniemy tradycyjnie token Game Changers, chyba że... O, coś się zmieniło, bo z tego co pamiętam jak grałem, to kluczowi zawodnicy czy byli od 10 tokenów dostępni, a nie od 15, no to się coś zmieniło. Dobra, teraz lecimy 2 razy w Attack Mode. Pokażę wam skład, bo trochę się chyba zmienił od ostatniego razu. No i tak. Skład przeciwnika prezentuje się tak. A mój skład: Eden Hazard, Royce, Lucas, Ceballos, Wilshere, Hamsik, Tremolina, Perrin. A patrzcie co Eden Hazard umie. Patrzcie co Eden Hazard umie, 1-0. Dobrze, że zrobiłem tego Eden Hazarda, bo to jest jednak kapitalna jakość w ataku. Zapewnia nią Belg, Tremolina, Marco Royce do Lukasa, trochę za plecy to podanie. Lukas rzut rożny, Dani Ceballos dośrodkowuje, Perrin, no i piłka przeleciała przez wszystkich zawodników. Eden Hazard nie przejmie tego. Eden Hazard, Eden Hazard. Ładne i gol. Nie, nad poprzeczką jednak. Eden Hazard. Dobrze sobie przełożył piłkę i 2-0. Znakomicie mi się gra Edenem Hazardem. Teraz Jack Wilshere, ruletka i gol. 3-0, 26 minuta. Jack Wilshere. Marco Royce. Marco Royce. Niepotrzebnie chyba, ale Lukas nie trafił, ja nie wierzę. Marek Hamsik. Podanie Wilshere. 4-0. 34 minuta. Lukas. I spróbujmy tak o... Ajajajaj, trochę za wysoko. Marco Royce, Lukas spalony. Royce. Podanie do Lukasa. Lukas tym razem się nie pomylił i mamy team 0. Marco Royce do Wilshera. Jack Wilshere, ruletka. No i to powinno być 6. Jest 6-0. No i dobra. Kończymy pierwszy mecz 6-0. I jeszcze jeden i... przejdziemy do otworzenia paczek. To jakąś informację dostałem, aha. Jeszcze jakiegoś gifta, 31 końców. Za ligę chyba. Dobra, zagramy z jakimś Kasprem. No i przejdziemy do otwierania paczek. Tych paczek jest chyba z 8, więc całkiem sporo.
Wilshire do Hazarda. Eden Hazard może z dystansu coś wejdzie. Nie, broni bramkarz. Lukas. Znakomicie, ale to będzie... Jest 1-0. Myślałem, że to przeleci nad poprzeczką, ale się udało jakimś cudem. Wilshire, ruletka. Ajajajaj, pogubił się z Roycem. Eden Hazard jeszcze kończy to, ale broni bramkarz. Trochę żeśmy się pogubili w tej akcji, ale całe szczęście jesteśmy przy piłce i teraz Eden Hazard. Nie ma bramki. Ale jeszcze tutaj jest Jack Wilshire z dystansu. Gol! Ależ kapitalne uderzenie. Nie spodziewałem się, że Wilshire się zdecyduje strzelić z tej odległości, ale się udało. Kapitalny strzał. Wilshire, ruletka. Faulowany, będzie rzut wolny. Eden Hazard. Czy będzie bramka? Nie, za lekko. Ale tutaj jeszcze jest Mario Fernandez. Mario Fernandez. Pole karne, już Mario Fernandez broni bramkarz i co? I koniec akcji. Wilshire 3-0. No a za łatwo nam to idzie, za łatwo zdecydowanie. Eden Hazard. I teraz może jakaś efektowna bramka i tak jest. Eden Hazard, 31 minuta, 4-0. Eden Hazard może się zabawić z bramkarzem. Nie zabawił się, jeszcze Tremolina tu jest. Tremolina czy rzut rożny? Nie, podanie do Wilshire, dośrodkowanie do Wilshire'a, ale niedokładne. Marek Hamsik, Dani Ceballos też ma 4 gwiazdki. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Wilshire. Dobrze, Ceballos, Wilshire. Nie ma gola. I doliczone minuty upływają, zaraz będzie koniec tego meczu. Tremolina, nie, Espinosa i mamy 5-0. I ostatnia akcja chyba w tym meczu, Eden Hazard, nie wyszło. No i koniec meczu będzie raczej. Tak jest, koniec meczu, 5-0 wygrywamy. No i teraz przechodzimy do otwierania paczek. Zobaczymy, co się trafi. Jeszcze tutaj paczka za... za wyższy tier, ale my tutaj przejdziemy jeszcze do sklepu, bo w sklepie mam 2 paczki. No i weźmiemy sobie je do tego. No i dobra, teraz idziemy tam, gdzie mam te paczki i je otwieramy. Na pierwszy rzut oka pójdzie... To jeszcze Quixela sobie weźmiemy, odblokujemy. Pierwszy rzut oka pójdzie ta paczka z jajkiem. No i wiadomo, będzie jajko. I teraz tak, otworzymy paczkę za... pierwszy tier, czyli 5 silverów plus jakiś 1 gold. No i tutaj, no wiadomo, szału nie ma. Tutaj kolejna paczka, 3 silvery. A się okazało, że są 2 goldy. Teraz paczka za Pro 2 pack. I tu będzie Hogger. Tutaj 2 gold plus, czyli jest szansa na Elita chyba. Ale nie trafiamy Elita. I teraz ta paczka. Znowu 2 goldy i co? Lotin. O, Lotina sobie przetestuję. Ciekawy zawodnik. Teraz propaka otworzymy. Co w propaku będzie? Czy będzie jakiś elit? Jest Vanega. No, znakomity traf. Teraz silver pack. Otworzymy, żeby to się nie zmarnowało. Damy to tu. I ostatnia paczka z zawodnikiem tym takim wielkanocnym. I co to będzie za zawodnik? Belotti. Tak myślałem, że go trafię. Tak myślałem, że Belottiego trafię. To chyba do trafienia Courtois, Belotti i ktoś tam jeszcze. Dobra.
Ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i cześć!